Dobra, idziemy z koksem. Kurwa. Co kurwa? Dobra. Za krzesełko sobie się wybrałeś. Jak to co? Michał. Przeszłym razem przecież upierdoliłeś moje krzesło. Co, Lobry? I myślałeś, że jesteś tutaj wielkim, kurda. Chciałem zawładnąć całą firmą Burnika Sports. Witamy, witamy. Tu Michał się upierdala, Radio Koksu, numer 50. Nie wiem, no. A przeszłym razem ktoś popierdolił ktoś numery. No to trzeba zobaczyć. Miało być 8, a teraz 9. Ale nieważne, jesteśmy tutaj znowu. I mamy wiadomości. Co mamy, Michał? Pokaż. Mamy? Nie mamy dzisiaj papieru, byliśmy tak ładnie przygotowani, jest lipa, kurde. Jaka lipa? Mamy komputer. Jest high-tech teraz. Nie trzeba papieru. No, po co papier mordować? Recycling można robić, nie? Nie mordować. Robert, polska trasa jaka jest? Polska trasa. Będzie polska trasa. Na razie tam parę szczegółów dostawia Michał. Ale będzie na pewno... Oko Poznania, targi Agro 21-23 września. Szambowozy reklamujesz? Z traktorami będę nie pierdalał. Zajebiście. Tak, traktor będę podnosił, wyciskał traktor. Ja myślałem, że będziesz te patyki do świn reklamował. Tak, tak, tak. Każdy słucha, każdy się pyta tam, o której godziny będzie. Będę tam cały czas, całe 3 dni będę. Także kto tam będzie miał ochotę się spotkać, to się zobaczymy. Później... I tylko dalej. Nie. Będzie trasa od... Będę chyba od 8 września aż do 24. Ale dużo rzeczy jeszcze powiem za tydzień. I 15 mam Białystok. A gdzie to proszę tam... Zalogować się na mój official Robert Burnejka Facebook. Cała informacja jest o której godziny, gdzie i jak. A wszystko będę wsadzał na Facebooku. Plakaty, gdzie i kiedy będę. Także musicie śledzić teraz ostatnie parę tygodni, się dowiedzieć, gdzie będę. Kurde, ja muszę z tobą kiedyś wyjechać, nie? Co to jest? To się upierdalasz za dużo. Trzeba trasę Radia Koksu zrobić, rozpierdolić tą imprezę w Polsce. Mnie by zaraz zamknęli na jakieś ugrupowanie polityczne, zaraz by mnie zamknęli. Ugrupowanie? Nie, no, zaraz, no tak, zaraz by zamknęli nas, że jesteśmy przeciwko, kurde, rządom polskim. Ja bym cię nakierował, Robert, żebyś rozjebał tego prezydenta. Aj, nie tylko. Dobra, co to jest Hyperpump? Hyperpump. Mamy Hyperpumpa, widzisz, hardkorowy. Kiedy będzie w Polsce, już mniej jak tydzień chyba już będzie w Polsce, już w Stanach można kupić, a w Polsce jeszcze w drodze jest, zaraz będzie do zamówienia i każdy cię pytał tam o próbki, nie? O próbki właśnie, mam tutaj takie, widzicie, to tylko taki pokazówka, ale będzie coś takiego, nie? Taki rozmiar porcje włożone jedna i będzie napisane na pewno. To już teraz produkują próbki i będę rozdawał je do każdego zamówienia, kto zamówi na przykład tam nieważne jaki produkt z Burnejka Sports u mnie w sklepiku, no, tylko na burnejkasports.com. A jak zamówi Hyperpumpa? No to Hyperpumpa no to już będzie miał, nie potrzebuje próbki. Chciałem a jak inne produkty, kto zamówi, każdy dostanie próbkę Hyperpumpa, może sobie wypróbować przed treningiem i dopiero zobaczy, jaka prawdziwa pompa jest, Michał. No ja ostatnio brałem sobie 2 dni temu, ale brałem jedną trzecią tej małej łyżeczki. No jak? No nie, no zajebiście, mi to starczy, 1/3 jest zajebiście, więc trzeba uważać na to, bo normalnie można... No tak, jest złożona jedna miarka, 50 servingów, jest 50, to starczy na 2 miesiące. Tak, ale wiesz. W sumie są tacy, co będą napierdalać 2 miarki, ale mi się wydaje, że im mniej się z tych stymulantów bierze, bo pompa naprawdę jest zajebista. To jest właśnie fajne, że nie huczy w łbie,
ale taka jest pompa po tym, że jest koniec nie świata. Wiesz, najważniejsze, że zjazdu nie ma, nie? No nie, w ogóle zero. Zero. A ja tak. Jestem, jak kofeinę wezmę, to ja mam tak, na maksa i nagle potem jakby mi światło włączyli. No, ja raz uśpię, tak jedna sekunda. No jest nie. Na kofeinie, no. To nie ma lipy. Zapewne jest około, pewnie może filiżanka kawy jest w środku, więc jest naprawdę dobra sprawa. I fajnie też się miesza, zajebiście smakuje, nie? Taki europejski smaczek. Tak, jest przez... na razie jeden smak. Nie jest przesłodzony. Arbuzowy, ale nie jest słodki, ani nic, nie. Możliwe, że w przyszłości będą jeszcze mniejsze opakowania, ale to na razie. Na razie tylko to. Zobaczymy. Jak pójdzie. Jak będzie bieda, to będą mniejsze opakowania. Co jest jeszcze, kurczę? O, Robert, mam taką tą sprawę. A nie, zapomniałem powiedzieć, patrzcie. Zapomniałem tą koszulkę, kurde, mi się w tym, dziury mi się porobiły, mole mi je pożarły w tym, w klozecie. Jak to się mówi? W szafie? W szafie. Dziury mi na plecach. No naprawdę, gdzieś to tam masz mam dziury. Masz robaki? Robaki mam siebie. W domu. Słuchaj, ja mam tyle dziurów stare, kurde, że się gromadzą o te mole. Pamiętajcie, możecie kupować cały czas, są dostępne na stronie, zapomniałem na jakiej stronie to było, kurde, pamiętaj? Juchta.pl? Coś takiego mi się wydaje. Tak, ale napiszemy na radiu. Na radiu jeszcze raz. Będziemy wznawiać, że naprawdę materiał jest zajebisty. Myślałem, że Chariot wysłał, ale materiał zajebisty na maksa. Cienki. Nie taka gruby, taki worek, bo widziałem niektóre firmy dają jako... takie bezrękawniki, takie rzeczy, taki już tani materiał dziadowski, się pocisz potem jak świnia, ale naprawdę u nas quality, nie, to jest naprawdę masakrona rzecz, więc kupujcie fajne koszulki, naprawdę. I jedna rzecz, Robert, kurde, zawsze zaczynamy od jakichś tam pierdół, powiem ci, że jedna rzecz, moja znajoma opowiadała mojej kuzynce w sumie, bo rozmawiałem z nią ostatnio. Tak. Co opowiadała? Opowiadała ten, jak się zajebiście w Polsce jeden na drugiego napierdala. Bo jest, wiesz, wielka zazdrość, nie? Jeden na drugiego, wiesz, jak ktoś robi kasę, jest biznesmenem, albo, wiesz, nawet zaczyna działalność jakąś gospodarczą, to go zaraz podpierdalają. Tak. Po prostu na masakrę. Gadaliśmy o tym konfidencie sobie. Tak? No gadaliśmy o tym, ale wiesz, skarbów, nie wiem, czy o tym gadałem już w radiu, czy nie, ale mówiłem o tym, że znajoma ona pracuje w skarbówce. No i co? I nadsyła, ona mówi, że codziennie takie sterty listów przychodzą, że sąsiad na sąsiada napierdala. O, żeby jeden drugiego napierdala, że on ma to, ma tamto, sram to, nowy samochód, sąsiad kupił nowy samochód, na przykład mówi. Aha. Że wiesz, podany adres, wszystko, że nowy... O, ja pierdolę. To kupił tamto. Ktoś nawet napisał, że dziecku jakieś nowe zabawki kupiło, że ten taki jeepa jakiegoś takiego, wiesz, są takie hardkorowe jeepy dla dzieciaków. Aha. To nawet gościera napisała, że sąsiad to kupił dla swojego córki, że skąd kasę ma. Ja pierdolak. To jest dalej. To jest masakra. Jaki ludzi. To są luzery. Super. To są luzery. Patrzcie do swojej kieszeni. Dlatego Michał, taki człowiek nigdy nie osiągnie nic. Niczego. Niczego w życiu. No bo całe życie cały czas spędzi. Patrzysz na pisanie i patrzysz, to sąsiad ma, nie? No. A sam dalej będzie dziadom, nie? Nie to, że pomyślał, żeby jak wiesz. Jak na to zarobić? Zarobić. To on tylko, cały czas tylko myśli, jak go upierdolić. Tak, jak cały czas o tym myśli, rozumiesz? No tak. Nie, w Polsce jest najlepiej, wiesz, jak masz rower, jeszcze jakiś rozjebany starego jubilata, nie wiem, to jest okej. Okay. Ale jak sobie nowy samochód kupisz, to już jesteś, kurwa, już masz przejebane. Tak. Nawet jak jesteś, wiesz, dobry gościu i wiesz, to już nieważne, nie? Już patrzą na ciebie. Nie, to jest dla mnie... To jest od razu, słuchaj, od razu jest też złodziej, nie? A to od razu jesteś złodziej, nie? No bo... No właśnie tak. To jest od razu. Każdy na ciebie patrzy, jakbyś kurde ukradł te pieniądze. Nie, dla mnie to jest kurde, nie wiem, jakieś caveman mentality, nie wiem, to jest jakieś kurde... Popierdolone jakieś myślenie, takich rozjebów to, ale słuchaj Michał, my mamy wszystkie teraz twoje koleżanki, adresy, kto wysyła te listy. Właśnie. I przylatujemy do Polski. Porządek robić. Pójdziemy, kto wysyła te listy i zrobimy porządek. Ale czaisz, ona mówi, że to nie jest, mówi, że ona nawet jest w szoku, bo on tam pracuje, no są sterty tych listów, że wiesz, oni niby mają prawo takie, że oni muszą za każdy list muszą coś tam zrobić niby, nie? Ale no wiadomo, tak. Że jak są błahostki, to mają to, wiesz, dismiss, nie? No. Albo tam wysyłają tam list, że niby coś tam interwencja jest, nie?
ale takie większe sprawy to się tym zajmuje, ale mówi, że normalnie, że gościu jest normalnie taki zatrudniony do tego, że tam pierwsze kilka godzin dnia on się tylko zajmuje tymi listami, żeby patrzeć, nie? I oni się w ogóle śmieją w trzy dupy z tych ludzi, co piszą, nie? To nie jest tak, że każdy się tam spina i mówi, o, jaka ważna sprawa, sąsiadka kupiła lalkę Barbie na targu komuś. Kurwa, no, nie, no. To znam ja, pierdolę. Sam by się śmiał, mówi, jaki pojebani, nie? No. Nie, jest masakra, kurde. Dobra, idziemy, Robert. Słuchaj, ludzie się pytali, bo wy się pytacie i macie w sumie, nie? Takie jest założenie w ogóle Radia Koksu. Pytaliście się, że Robert ma na tronie siedzieć, no to ja już musiałem zejść na dół i musiałem sobie usiąść na bujaku. W sumie to krzesło jest bardziej wygodne od twojego bujaku. Tak, Michał, kurde, się wpierdoliłeś na bujaku. Robert, teraz to otwórz i nalej sobie do środka. I... Ja już przed treningiem, kurde, piłem już. Jeden serwis to powinien być. Człowieku, ja już napompowałem już. Zajebiście. Na pompie jestem, masą już środków. Ej, słuchaj, Robert, oni się pytają, żeby zamiast informacji, to podobają mi się te informacje skrócone z, tam z krajów ze świata, żeby zamiast tego mieć, żebyśmy informacje dawali tam albo o kulturystyce, albo o żywieniu i takich rzeczach. A ja wam powiem jedną rzecz. Jak ja bym wam takie nowości na przykład podawał, z na przykład z taki research albo studies, jakieś studia, takie coś, co podają najnowsze, to byśmy sami się wpierdzielili w bagno, więc takie informacje to się nie rozprowadza, one się kiedyś tam pojawią, może za 6 miesięcy, za 3 miesięcy, ale to są takie jak gdyby tajemnice handlowe. Może pomyślimy o tym, żeby wam jakieś takie informacje, które są ogólnodostępne na internecie wam dać. Tak. Ale takie rzeczy, na przykład, że jaki nowy jakiś tam compound, na przykład składnik jakiś suplementu, co jest nowość, to sorry. Takie rzeczy sorry. Nie mówimy. Nie można tego zdradzać, bo to kurczę nie naprawdę... Nie mówimy, ale mamy. Ha, 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 ha. Nie mówimy. Trzeba coś się kombinuje, coś się gotuje w garneczku, więc dobra. Co jedziemy? No to jedziemy starą metodą, jedziemy informacje. Trzeba sprawdzać, już mamy czas taki sobie nastawiliśmy, żebyśmy za dużo nie pierdolili. Tak. Jedziemy informacje. Robert, kilka informacji ci zapodam. Robert, ty nie czytasz, bo będziesz dukał tu pół godziny. To ja przeczytam i będziesz komentował jak chcesz. Słuchaj, co się stało w Polsce, no w Polsce, bo w Polsce mamy gadać, czy chcecie w USA? Nie wiem. W Polsce żyjecie, to chyba w Polsce chcecie, no? Oni już wiedzą, co w Polsce się stało. Uczestnicy przystanku Woodstock zostaną wpisani do Księgi Rekordów Guinnessa pod hasłem przepompowywanie największej ilości wody przy pomocy siły ludzkich mięśni. W biciu rekordu wzięło udział około 4000 ludzi za pomocą pomp. Z usunięcia wody w mieście udało się wypompować 33 metry sześcienne wody. Chyba rękoma pompowali, kurde, wodę. Oszczędzali prąd. O, ten też od wieku, kurde, jeszcze kamienie, kurde, zaczęli robić. Ale słuchaj, no wiesz, przy przystanku Łódzka sami hipisy, kurde, latają, no to wiesz, mieli powera, zamiast biegać i tam się wyskakiwać na przystanku, wiesz, no to jest koncept, roboty, nie? Kurde, to jest, wiesz, bardzo popularna rzecz w Polsce. To na roboty wzięli, wiesz, żeby dragów LSD tam zapodali, no to wiesz, latali i to wiesz, chwyć pompę i jedziesz. Zarobił 9 milionów złotych za złamanie zakazu spożywania alkoholu w parkach. Średnio o 25% przez to wzrosła liczba wykroczeń polegających na piciu alkoholu w niedozwolonych miejscach. Nie wiem, co to znaczy, kurde. Dostaliśmy jakąś informację, ale nie jest kompletna, więc jest zjebana. Kto zarobił 9 milionów złotych? No. Może rząd? Może rząd. Za złamanie zakazu spożywania alkoholu w parkach. Aha. Średnio o 25% wzrosła liczba wykroczeń polegających na napiciu alkoholu w niedozwolonych miejscach. A, czyli rząd włożył zasadę, to jest dobra rzecz. Czyli oni wnieśli nie robić czegoś, tak. Przez to wzrosło 25% jeszcze kurde spożywania alkoholu. Czyli jaka to zasada? Pamiętajcie, taką zasadę cały czas się kierujemy. Że jeżeli czegoś komuś zakazujesz, to będzie tego 10 razy więcej. No tak. Najgorsze. Tak na przykład jak tutaj... O, to wiem, dobra metoda, słuchaj. Nie kupujcie nasze supy. Właśnie, może zrobić. To jest normalnie, co ty, badziewie, nie kupujcie, masakra. No. I zaraz 25% wzrośnie. Zastosujemy tę metodę. Dzięki w sumie za ten.
Co tu jeszcze się dzieje? O, łódcy celnicy zlikwidowali nielegalną fabrykę alkoholu. Kurde, ciągle my to czytamy ciągle o alkoholu. No. Czy to w Polsce się pije alkohol? Pojebało? Ludzie zajęli ponad 3000 litrów spirytusu. To kurde, jak za dawnych czasów. I 800 litrów wódki. Zdaniem mundurowych państwo straciło na działalności zakładu aż 180 tysięcy złotych. Dobra, dobra. Słuchaj, to moja fabryka była, kurde. Moja fabrykę zamknęli i się wjebałem, ale jeszcze mam ich 10, więc... Tyle mogę powiedzieć. Jedna musi wpaść co jakiś czas. Ktoś przepłynął... O, Robert, jakiś hardkorowy. Przepłynął wpław jezioro z okazji 400-lecia miasta. 17-letni mieszkaniec Giżycka, pływak z klubu Śląsk Wrocław, pokonał dystans 7,5 km wysokiej fali. Jaka tam wysoka fala, kurde, jest w Polsce. W 1 godzinę 47 minut. Popieramy takie akcje, bicie rekordy. Tylko że się nie, żebyście nie utonęli tam po drodze, nie? No. Bo to masakra, kurde. Ostatnia wiadomość. O, jakiś arcybiskup Michalik podpisał apel o pojednanie Polaków i Rosjan, bo wiemy, że to jest wielki problem w Polsce, że ludzie się nienawidzą, kurde, jeden z drugim czasami i podpierdalają. Każdy Polak w każdym Rosjanie i każdy Rosjanin w każdym Polaku powinien widzieć przyjaciela i brata, mówią duchowni. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Jest to możliwe czy nie, że Polacy się z Ruskimi polubili? No, nie wiem. Nie wiem, kurde. Ale no nie, to jest chyba normalne, że kurde, to jest takie prawo, nie? Żeby się... Wszystko jest możliwe, ale w Polsce jest... wszystko niemożliwe. Nie, Ruska trzeba tępić, oni tam w którymś roku... Nie, wiesz co, trzeba było się zapytać tego... jak tam, na kurde, już zapomniałem, też mnie ze Skype'a wypierdolił ostatnio. Jak mu tam? Kurde, Najman, tak. No. Najmana trzeba by się zapytać. No tak, on wie najlepiej. Właśnie, to może jak mnie, bo ja chciałem go dodać znowu do Skype'a, ale czekam, cały czas czekam i znak zapytania na Skype'ie, chyba kurde, nie wiem, słyszeliśmy, że film dokumentalny nakręcił. Reklamujemy go teraz, nie? Podziękuję im później. Dobra, jedziemy dalej. Co teraz, kurde? Jedziemy, kurde. Siłownia będzie. Michał. Teraz wiem, że każdy się upierdalał. Wakacje były. Teraz dopiero wracają. W sumie tylko ja pakowałem cały czas. No wiesz, no tak to. A może ktoś tam też pakuje, na pewno. No ale takie małe jednostki. No. Z tego co wiemy, bo sprawdzamy kilka siłowni w Polsce takiej wielkiej. Tak, i bieda, jest lipa. Lipa tak, że daj spokój. Nikt nie kupuje supli w ogóle, nie pakuje na siłowni, tylko pisze o wódce. Tylko wódki się leje, słuchaj. Zamknęli fabrykę wódki. Dobrze, zamknęli. To teraz już nie będą pić chyba, nie? No właśnie, no nie, ale wiesz, jeszcze 9 jest otwartych, więc nie znajdą, słuchaj, tak. Wiesz, jakie picie, słuchaj. Ja nienawidzę takich pijaków. Ja ci powiem. Nie, bo to się w głowie pierdoli z pijakami, słuchaj, stary. Ale odnośnie... I się nawali i chodzi taki jak luzery, nie? To lepiej niech się napali. Co chcesz jeszcze osiągnąć? Mieć kurde bicki i chodzić jak chłop? Czy taki kurde dopity i chodzić kurde jak luzer, ktoś mi będzie popychał, kurde. Słuchaj, ja ci powiem, za tydzień lub dwa, to pamiętajcie, będziemy mieli wywiad kurde z gwiazdą kurde polskiego internetu, kurde, z panem od Gorzoły i od Ekstazy, kurde, to sobie pogadamy. Jak on tam miał? Paweł Zmielna. To jest gość. Słuchaj, stary, jakby on z nami pojechał na imprezę Radio Koks, jakbyśmy kiedyś tam zrobili, to by rozjebał całą imprezę. Z Paweł Śmielna za 2 tygodnie będziemy mieli z tobą wywiad. A zresztą, słuchajcie, chodzi o wywiad. No. Miał być z Boriksonem wywiad. Lipa. Został. Powiedział, że na dziwkach został chyba w tym, w gdzie on został? Kurde. Nie. Gdzieś w Europie, tam w Anglii chyba, nie wiem, gdzieś, no. w Londynie. Przedłużył sobie wywiad, więc zrobimy z nim w tym tygodniu i przesuwamy ten chyba wywiad na następny tydzień. Przepraszamy was, że zamęt wpędziliśmy, ale nie przestraszył a się. A kto kurde mówił, że będzie wywiad? Ja nic nie mówiłem.
Ty już pierdoliłeś wszędzie w internecie? No słuchaj, on już, już było naklepane, że w poniedziałek ma być wywiad. Ale to naklepane to nic nie znaczy, Michał. No ale to już jest wiesz. Jak masz w ręku, to wtedy znaczy. Ale wiesz, no to a było... Kupno, jak przez, też nie... lata, to nic to nie znaczy. Ale no widzisz. Ja nie wierzę nikomu. Ale Michał. Słuchajcie, wiecie co? W Polsce to jest przypał wielki. Jeżeli się już umawiasz z kimś na wywiad, i dzień przed mu dajesz znać, to jest lipa. W Stanach to przejdzie, spokojnie. W Stanach to przejdzie. Ale w Polsce jest lipa. Czy Borikson, kurde, jest lipa, lipa, lipa. Ale mam nadzieję, że będziesz miał fajny wywiad. Zrobimy, będziemy cię maglować na temat siłowni. Się przygotuj, weź sobie ciężarki, przeczytaj sobie książkę Arnolda, żebyś był przygotowany, bo Robert cię zegzaminuje. Idziemy dalej. Co tam gadamy? No dobra. No to siłownia. Siłownia, kurde, sam wiesz. Wjechałeś jakieś głupoty, kurde, tutaj. W siłowni, pierdola. I co? Siłownia. Co? Siłownia, musi bicki, musi być, kurde, Michał. Jest... Zobacz, pompy jest. Ja nie mam bicku, bo mam za luźne, kurde, koszulkę, słuchaj, stary. Bo się upierdalasz. Nie, nie, źle, słuchaj, musisz stary. Na kopsie musisz być. No, kops będzie później, trzeba na razie nic nie wiem. Więc z bicek jest. Ja rozpadło trochę. Łako. Dostałem tendinitis, kurde, tutaj. Coś mnie boli, kurde, w tym. Tendinitis to ja zawsze mi boli. Tak? Cały czas się boli? Ale mi czasami, kurde, przechodzi tutaj, boli, na maksa. No to musisz, kurde, więcej cinjaru dodać. No, to już pokiem. Właśnie to zaczęło się dziać, jak zacząłem dokładać. No. Czyli pamiętajcie, to co my mówimy tutaj, to wy zawsze robicie odwrotnie, nie? W domu, więc no. nie kierujcie się. I co tam dalej? Cinjaru, no. Ktoś mi tam, słuchaj, ktoś mi tam się pytał o w ogóle, jak zgubić małą wagę na przykład, nie? Jak? Teraz miałem masę się... robić, no. No ale słuchaj, jeszcze może jeszcze nie skończyło się wakacje, może chcą jeszcze wagę zgubić, nie? Brzuch jeszcze, no ostatnie tygodnie, nie? Szkielet został, ale brzuch jeszcze mu został. No tak. I mówi, co ja mam z tym brzuchem zrobić? Już kości zostały. Pierwsza rzecz, to przestać piwo pić. Tak, na pewno. Ale nie, no, on, słuchaj, nie chce piwa i alkoholu, no to rośnie tłuszcz. Ale nie, on nie chce... Słuchaj, ty się nie wpierdalaj w ich życie. Oni nie, oni nie chcą zmieniać nic, oni tylko chcą zgubić brzuch. O, nic nie chcą robić brzuch. No tak, no ale brzuch muszą zgubić, rozumiesz? No to oni chcą zgubić? Kupić suplement, na przykład Diporush, no. Chcą kupić, wziąć i brzuch im zniknie nagle. Ale on wiesz, cały czas będzie wódę walił albo piwo. Piwo. Na imprezę, nie, nie, on powie, wiesz co, wszystko jest okej, okay, ale najebać się muszę tam piątek, sobotę, to spokojnie. Co zapracuję sobie przez... Cały tydzień. Tydzień to przepierdoli przez weekend, nie? No i ty wiesz, i kołko jest syzyfowa praca i kurde niech sobie kamień wnosi na górę. Tak, no co chodzi o gubienie wagi, no to dużo rzeczy wchodzi. Nie tylko wchodzi, że o, wezmę sobie suplement i będzie wszystko dobrze, nic nie muszę robić. Tak, tak, tak. Musi być dieta ustawiona. Dużo ludzi nie wiedzą, jak dietę na przykład zgubić. Najlepiej działa, to mniej węglowodanów trzeba patrzeć. Tak, ale nie jakiś low carb, bo zaraz ludzie przeginają w drugą stronę, nie, no to i obcinają węgle, kurde, i jedzą sobie zupełnie taką dietę Kwaśniewskiego, 40 gram. Oni nie wiedzą, co węglowodany dużo ludzi jest w ogóle, nie? Świńskie ziemniaki. Słuchajcie, węglowodany to jest... Kanapeczki. Tak, kanapeczki. Tak, ryż. Ziemniaki, makarony, chleb, co jeszcze, owsianka... Cukierki, czekolady... O, cukierki, czekolady, też to już zapomnij w ogóle. Też nie wspominamy, nie? To już w ogóle tak, najgorsze. To jest w ogóle... Nie można tego. A węgle też są owocami, nie? Więc z owocami też nie można przesadzać, nie? No to tak, owoce jakieś możesz mieć trochę owoców, nie? No tak. Ale niektóre słyszałem, że... Tak zaczyna wpierdalać te owoce, że owoce, że... Tak jak Robert. Brzuch nie wybuchnie, nie? Tak jak Robert przed zawodami. No. I się skończyło. To niedobre, niedobra idea. Także powiem, jest węglowodany, to w ogóle ziemniaki to jest to na masie najwięcej najlepiej, nie? Ziemniaki, no tak. Najlepiej mi pasuje, na przykład ja używam najwięcej białej ryż. Najlepiej mi pasuje. Dobrze wchodzi, dobrze... Tak, bo szybko się... Metabolizuje, no. Tak, 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 tak. A czy dobrze jest też obserwować organizm, jak i w jaki sposób reaguje? Czy, wiesz, czy zaraz może, jesteś senny? Drugiemu może nie będzie. No tak, tak, pasować, tak, tak. Może pasuje mu brązowy ryż, czy ciemny ryż, albo jakieś inne nawet, inne, jakieś inne ziarno, nie? Jeżeli chodzi o
o też samopoczucie, że dużo ludzi, wiesz, chodzi na siłkę, na przykład pierdzą, normalnie system cały trawienny jest rozpierdolony na maksa. No dobrze, gość... musi pierdzić, co to za chłop, jak nie będzie pierdzić. Co to za chłop? No trzeba wpierdalać. No, ty jakiś nie pierdzisz cały czas, kiedy siedzimy tu jeszcze, ja ani razu... Nie chcę, żeby ja zapierdził, kurde. O, ja pierdolę. To ja sobie, wyobrażam, kurde, co się może dziać. Mikrofon się stopi. No, stopi się mikrofon, a to mała bomba będzie. Nie, nie, jak ktoś pierdzi, ma wzdęcia, to obserwujcie swoje ciało cały czas i po prostu zmieniajcie sobie rzeczy, bo to jest najważniejsza rzecz. Robert cię zapompował, kurde. No i co, gubicie? Słuchaj, fajny jest bardzo przykład, podam przykład mojego kolegi z Chicago, który był tutaj, kurde. I no i co? Z Paweł, pamiętasz Paweł? Tak. No. Był tutaj i gość. Pozdrawiam Paweł Fijakowski, pozdrawiam cię Chicago, kurde, pozdrawiam też Chicago całe. I to jest gościu naprawdę, który wziął sobie do serca wszystko. Od roku czasu z nim pracuję i gościu się tak zmienił, nie do poznania, że to jest normalnie szok. Ale wiecie jak to jest, kurde. Ludzie po prostu, oni myślą, że ty im dasz suplementy i on nic nie zmienia, tylko je suplementy, rozumiesz? Tak. To cały, słuchajcie, całe życie musi się zmienić. Od was należy wszystko, tak. Rezultaty. Nie, słuchajcie, ode mnie, działa. Że ja tak. Ci tam powiem, ci do rady tak, dam, tak, no, tak. O, dobrze, ja mogę doradzić, nie każdemu. No tak. Ale musisz użyć te dorady, tak, a nie tak. Tylko posłuchać i dalej nic nie robić, nie? No tak, tak. Albo wiesz, za 3 miesiące się przykoksi się, jak większość ludzi, przykoksą się, biorą koks, sterydy, biorą sobie tam, na lato się dopompują, na zimą swetry ubiorą, bo już spadną trochę i potem znowu wpierdolą koks i znowu na lato. To jest taka normalna mentalność, nie? Ale one myślą, że koks bierzesz, też nie musisz nic zrobić. To no trzeba ziemniaki. Słuchaj, napierdalać też jak dzik na silnicy. No tak. To no. Za różnicę, nie? No ale wiesz, no potem tak jest... Tak i tak musisz napierdalać, nie? No tak i tak musisz napierdalać, więc... Wracając do Pawła, no my gościu sobie wziął i co miesiąc jest systematyczny, aż mnie wkurwia jest taki systematyczny. No normalnie przegiął pałę. Ja się teraz kilka rzeczy od niego nauczyłem. Gotować nawet na łoku i takich rzeczy, ale... Oczymy się wszędzie od każdego, więc bardzo fajnie i taka mi się mentalność podoba. Normalnie jakby taka co druga osoba, która się z nami kontaktuje, byłaby taka zawzięta, to jest normalnie masakra. Wszyscy byli skoksowani na maksa, ale każdy organizm jest inny i do każdego trzeba podchodzić indywidualnie, więc takie diety... Czasami ludzie, o napisz mi tam taką dietę, taką generalną, taką... Nie ma generalnej diety, kurde, że... Na przykład mówi, że obetnij węgle. To jest tak w sumie takie tabu wielkie, że to nawet, ja nie wiem ile ty pracujesz, ile ty masz seksu dziennie, ile ty krowy doisz. Nie? Wiesz, wszystko musi dopasowane być do twojego życia, bo to jest tyle indywidualnych rzeczy, że co chcesz osiągnąć, wiara wie, że wiesz, sterydy, napierdala ten koksu, że aż huczy. Ale mówię, jaki masz cel? Jesteś kulturystą? Nie. Czy jesteś jakiś supermodel? Nie. No to na chuj tyle wpierdalasz, nie? Ale w ogóle co to jest za sens, że o, chcę dobrze wyglądać na siłowni. O, zajebiste. No to wiesz, druga sprawa, ludzie nie wiedzą, że w dzisiejszych czasach suple tak działają, kurde, lepiej niż niektóre koksy, nie? No tak. O to chodzi, wiesz, może mentalność ta jest stara, że jakiś tam stare suple kiedyś to tam gówno, co tam było. Tak, na przykład technologia tak jest, że tyle nowych składników, no jest, od cholery, kurde, tak. To wszystko nienormalnie jest. Porównaj sobie na przykład Hyperpompa z na przykład z Wajderem, wiesz tam w latach, nie wiem, 80-tych, 90-tych, no. Z takiego, nie wiem, z super mega masy 4000 kilogramów cukru. Tak. I jakiś pre-workout tam kiedyś był, co kofeinę wsadzili, może wiesz, się no. Obudziłeś na minutę i to jest tak. Więc no dobra, wracamy do diety z powrotem. Druga sprawa jest taka, że węglowodany już mówimy, co? Białko. Najważniejsza sprawa białko jest. A ta druga sprawa, ludzie nie wiedzą. Mówię, o, ja dużo jem. Kanapeczki 2 rano, później pół kanapeczki wieczorem. Z jajkiem. Jeszcze dodam. Z jajkiem jak? A potem jajko. Z jajkiem kanapeczkę. A ile potem, jajek? Potem no jeden jajko na kanapeczkę. Potem z szynką zjadł. No. Z szynką, ale szynkę tak patrzyłeś, to wszystko widziałeś przez nią. No tak.
No taka prawda, że no. W Polsce jest problem za mało białka. No jest za mało białka, ale... Tak, jest, oni myślą, że jedzą dużo, ale no też ile, jest, ile też tych kanapeczek z... musisz wpierdolić, no tak. Żeby białko dostać na przykład 50 gramów, i potem jeszcze nie? Masło wpierdolisz na to, tam okej, okay, jakaś minimalna ilość jest dobra, no, masło, no to się za dużo, nie? Zapchasz tym, tak. Ale białko nie masz. No tego, właśnie, nie? No. No to z czego zbudujesz mięśnie? Od masła to mięśnie nie urosną. Dlatego dodatkowo czy tam aminokwasy, czy proteiny, ale to jest też wszystko takie zewnętrzne. Ale wiesz, to wszystko, dodatkowo. Musi być jedzenie numer jeden, nie? Także białko, co? Ale od samego białka też nie urośnie, jak nie ma kalorii, nie? Czyli dużo kalorii i białko do tego, to dopiero rośnie. Ale z czego kalorii się zbiera, wiesz? Z kanapeczek. No z kanapeczek to nie myślę, że za dużo kalorii będzie, nie? Masło trzeba wyciskać, kurde. Wiesz, mięso, węglowodany i tłuszcz, nie? No tak. Także należy, jaki mięso będzie siadł. Na przykład no, ryba to nie jest mięso, ale białko dużo. Tak, dużo białka, ale mało kalorii. Mało kalorii znowu, no. Także ryba może dobry jest na białko. Ale na mas na przykład, no to ciężko rosnąć. No tak, no nie urośniesz. No bo dużo ludzi, wiesz... Kalorii bardzo mało, no nie? Bo jest, dużo jest problem, że ludzie mówią, o, zwiększam białko. To żrą tego białka na przykład, a zapomniałem w ogóle o tych kaloriach, które mają, wiesz, ładować na górę, nie? No i tak, gościu tak, mówi, o, jestem taki twardy, zbity, ale nic nie mogę przytyć, no bo... Popchnij te kalorie do góry. No bo wszystko wypala, nie? No właśnie, kurde, o to wszystko chodzi. Na białku możesz się rzeźbić totalnie, no albo tak. Rosnąć, a to wszystko regulują kalorie, kurde. Wiesz, więcej kalorii na pewno czerwone mięso, no i więcej kalorii ma z białka, nie? Ja uwielbiam czerwone mięso. Steaka, trzeba steaka wpierdalać. A nie jakieś... Co dalej z białko? Jajka, na pewno z żółtkiem można zjeść, ale nie za dużo żółtka, nie? Chińczyki? Co? Chińczyk. Chińczyk mniej. Słuchaj, dużo ludzi jedzą jajko, tylko białko i bez żółtka. Znowu, brak kalorii. Kalorii. Żeby trzy jakieś żółtka, parę żółtka, to razem zjeść. A ile ty wpierdalasz jajek? Ja to 20, kurde. No, co się myślisz, że się pierdolę? A skąd takie bicepsy, Michał? Nie musisz, kurde, zajedziesz ich znowu, jajka? Mi się wydaje, że ja zajedziesz pierdolę. Nie, na chłopów tam co, 5 jajek jak zjedł rano, ale cały. To mi jaja spuchną. Słuchaj, pochuj ty, kurde, białko tylko. Żeby kalorii. A ja słyszałem... Żółtko ma dużo kalorii. A wiesz, co jest dobre? Ja słyszałem, że kurde, na zakończenie, bo za dużo im powiemy na ten temat, ale no. Najlepiej sprawdzać, ile jajek, bo tam ludzie nie wiedzą, ile jajek brać, kurde. Bo po jajkach mówią, że jaja puchną. Czyli musisz wziąć swoją dziewczynę i musisz sprawdzać, czy ci jaja urosły. A jak ci urosły, to wiesz, to wystarczająca ilość białka. Tak. Ale to myślę, ja Max. Dobra. Słuchajcie, pytanie, dobra. Kurde, słuchaj Robert, kurde, czas nas nagi, ja pierdziel. Jeszcze nie ma tłuszczu, będziemy gadać, ale następnym razem. Tak, do białka jeszcze dokończymy i po... Słuchaj, no dobra, odpowiadamy im na pytanie, czy robimy porady sercowe. Nie ma pytań chyba dzisiaj, bo jest, słuchaj stary, 30 minut to napierdalamy. Jest lipa coś. Jest lipa, jedziemy porady sercowe. No to dalej. Przeskoczyliśmy wtedy... A no nie ma. No to dawaj. O jest, czekaj. No to dawaj. Kurde, czekaj. Nie mogę wejść stary, bo mam z PDF-a, kurde. Yeah. Czekaj. Szukaj, Michał, żeby lipy nie było. Jest, czekaj, pytanie. Jest, czekaj. Wszystko jest. O jest, wchodzi. Wchodzimy. I faketa nam pokazuje, nie? Nam pokazujesz? He? Zbaniaczka? Czekaj, nam pokazała. Ale dobra chyba jest. Dobrze nie widzę. No w okularach każda laska wygląda dobrze, no, więc jak laska jest taka... No dobra, no to czytaj. Wiesz, czytaj. Na dyskotece najgorsze. Jak poznasz laskę i jest w okularach, to w ogóle jej nie... do domu jej nie wiesz. Dobra. O tej lasce właśnie gadamy. Porady tak. Sercowe. Dobra. Witam panowie, mam problem. Jestem z dziewczyną już o rok, jest wszystko okej, dobrze, fajnie. Od jakiegoś czasu inny facet do niej się przypierdala. Spotkałem gościa. Pierdoliłem mu przez miesiąc, był spokój, aż do 3 dni znowu do niej pisze i wydzwania. Tu jest pytanie, czy wpierdolić mu, żeby nie wstał, czy wjebać go do lasu i zakopać? Dałem fotę mojej laski.
Kurde, gościu się wpierdala. To chyba wystarczająco nie dostał pierdol, nie? No, wystarczająco chyba nie dostał wpierdol, ale ciekawe, czy tym załatwi sprawy. Może ona cię puszcza po rogach. Mi się wydaje, że ta laska coś kombinuje. Tak, nic nie słuchajcie, wiadomo, słuchajcie. Bo jak ta laska by zadzwoniła do niego, jest jedna sekunda. Mówi do niej, wypierdalaj frajerze. Albo nie wiem. No tak, musisz inaczej załatwić. Słuchaj, tak jego bicią, no to już tam wiesz. No to już to nie załatwi sprawy. Bo próbowałeś i nic nie wyszło, widać. Po polsku, wjebiem cię jeszcze do paki w Polsce. Tak, później po co do więzienia nie chcesz iść. Słuchaj, i laska później pójdzie z tym drugim frajerem i będzie koniec zabawy. Także... trzeba też myśleć dobrze, co tu zrobić. Najlepiej jest, jak Michał mówi. Trzeba usiąść z laską i do frajera, żeby laska zadzwoniła. Tak, i powiedziała, słuchaj frajerze, wypierdalaj i tyle kurde. Żeby sama powiedziała. I koniec. Ale żeby nie zmuszać jej do tego, nie? Bo... tak, jakby nie zmuszać. A jak nie będzie chciała, to już podejrzana. To jej wpierdolisz. Nie, to było przejebane. Nie, to wtedy sprawa podejrzana bardzo jest, że ona się puściła dawno z nim po bokach. Ale teoria konspiracji. Tak. A nie, to rzeczywiście. Już wtedy lepiej, kurde, odpuść sobie do wielaski. Nie, szukaj. I tyle. Masakra. Idziemy, następny. Już masz rozwiązane, kurde. Tak, szybko. Wpłacę pieniądze na konto. Ale musisz działać szybko, od razu. Nie ej, czekać, Robert, wiesz co zrobimy? Jak zrobimy taką dobrą, hardkorową poradę, to będziemy musieli charge'ować po 10 zł za poradę. Słuchajcie, takie porady to są ze 100 dolarów minimalnie, jakbyś przyszedł do mnie prywatnie. No dobra, porady sercowe. Mój szef strasznie mnie zarywa. To mi się już bardzo podoba. Ładny ten. Mógłby być moim ojcem, ma żonę i dwójkę dzieci. Ogólnie mnie nie interesuje, wręcz przeciwnie, chciałbym go jakoś spławić. Ale równocześnie nie stracić pracy, bo ją bardzo lubię. To jest pytanie, jak to zrobić? To jest pytanie na poziomie i ma klasę, a nie jakieś na przykład ktoś tu pisze, jak wydłużyć mojego członka. To zaraz do tego dojdziemy. Ale co byś poradził? Czy jeszcze raz cię przeczytać? Wiem o co chodzi. Odpaliła cię mózgownica? No, że... jeszcze raz. No, że przez... ona... ja pierdolę. Zarywa. Że zarywa ją jakiś obleśny... Czy żona szefa, czy on zarywa? No, on ma dwójkę dzieci i żony. Jakiś łysy, gruby fiut owłosiony. No. Zarywa fajną laskę. Nie przysłała nam zdjęcia, ale już widzę, że jest fajna. On jego laskę zarywa. Nie jego laskę, no. Nie rozumiem, kurwa. Że ta dziewczyna pisze do nas, to jest dziewczyna. O, to jest dziewczyna. No, zajebista laska. Nie przysłała zdjęcia, ale już no to czuję. No dobra, no to takie mów, kurde. No jak, no przeczytałem ci przed chwilą całość. Nie kuma. No i ten, no i chce go się spławić. No co, on się dopierdala do niej, nie? Tak, on się dopierdala do niej, ale ona nie wie, bo nie chce stracić pracy, wiesz, w Polsce jest bezrobocie. No to a ona nie chce stracić pracy. Boi się dziewczyna. No. Wiesz, on chyba chce, żeby ona dupą mu dała. No to na pewno. No na pewno. Ej, nie, on chce, żeby jej przyniosła, papiery mu przyniosła. Albo lodzikę, żeby zrobiła. No. Nie, on chce, żeby mu przyniosła kawę rano. Może, może ona to mylnie interpretuje. Może on myśli, że on chce, żeby mu kawę rano przynosiła, a ona myśli, że już się z nią bzyka. O, może on ma dużo drogi. Może ona myśli za dużo. Może zamyśli za dużo, ale tak. Powiedzmy, że... analizując to w ten sposób, jak ty myślisz, to może ona musi się w jakieś takie miniówki zacząć ubierać, takie zajebiste. Tak. I speszyć tego gościa, aż mu ta łysina cała wyparuje, kurde. No. Mówię ci, to na pewno jest taki... Ale słuchaj, to ty w ogóle on się podniesie gościa. Tak, że on nie wytrzyma, jakby nie łysał. I wtedy ty go nagrasz na dyktafon i że on robi ci sexual harassment. No. I potem idziesz do sądu z tym i wypierdalasz go z gaci. Całą kasę. No, ale to w Polsce też takiego ale nie ma. Ale nie, w Polsce chyba nie ma, kurde. W Polsce jeszcze by cię wjebali do więzienia, kurde. O, ja pierdziałem. No co masz zrobić ta laska, kurde? Słuchaj. Ja bym się w miniówkę ubrał. Znaczy nie ja, nie? Ale... tak, miniówka, ona musi, kurde... i nagrać wideo. Nagrać, ja. Schować kamerę gdzieś. Przepraszam, długopis mi spadł. No, i tak wiesz, dupą się pokręci, żeby on się zakręcił. I żeby ona bez majtek tam była. Tak, bez majtek, żeby była.
Kurde. Ja już to widzę. Tak. I jak on się zaczyna tam dobierać, nagrać i później powiedzieć mu, o, to mam, i wysłać mu na e-mail. Właśnie. Żeby kto, nie od swojego tylko, ktoś, żeby wysłał, nie? No tak, wysłał tak. Na e-maila, o, zobacz ten filmik. Jak nie przystaniesz tam się, żeby jakiś chłop, ja... do mojej dziewczyny, nie? Bo twoja żona, to twoja żona zobaczy. Twoja żona, albo podajesz mu numer konta, żeby ci kasę wpłacił. Tak. To już to jest lepiej. Od razu już będziesz miał spokojnie. 100 klocków. 100 klocków, spokojnie. Jak gość ma dobrą firmę, to zapłaci. Dobra, za dużo się. To, ta porada już z 200 dolców się kosztowała. Tak, za dużo później. Za dużo przeanalizowaliśmy. Witam kochani, jest taka sprawa. Wracam wczoraj z domu z siłowni, a moja dziewczyna masturbuje się hantelką. Wiesz. Hantelką? Ja pierdolę, to jak mi hantelkę miała. O, ja pierdolę. Jak mnie zobaczyła, wstydziła się jej, spytałem, czy może potrzebuje sztangi łamanej. To z gołą, cipą uciekła z gołą cipką uciekła z łazienki i nie wiem, czy chce tej sztangi, czy nie. No to jest... Ej, prawie ci uwierzyłem. Tak. Dobra, jedziemy dalej. On pierdoli już. Pierdoli już, takie głupoty, no słuchaj, nie jesteśmy... A gdzie łazience, kurde, sztangielki, kurde. Pierdolę. No bo on miał właśnie. Nie... właśnie to się... Zajebałem po prostu. Gościu popierdolony i pisze głupotę. Właśnie, dobra. Witam, pakuję jakieś 3 lata, jestem coraz większy. Hardkorowy koks jest moim idolem, uważam, że jest zajebisty. Dobra, już nie liźmy dupy. Mam dość Zamknij dziwny się, problem. Michał. Jest. Od jakiegoś czasu jadę na Celtechu i winie bez siłowni i pakuję roz. Co? Korzeń w dupie? Co to kurde jest? Co on tam wypierdala? Nie, nie, to jest bez sensu, to jest jakaś idiotyczna porada. Że Gościu cię lubi, ale pisze, że na winstrolu jedzie i na czymś. Czasami jest pompa, dopada, że nie mogę wyjść i muszę czekać, aż opadnie. Co mam robić? Proszę o pomoc. Jeszcze tak nie słyszałem, nie, nie może być. To bez sensu. A, nie, co to jest w ogóle porada serca w ogóle. Kurde, nie. Słuchajcie, jak jeszcze będziemy serca. Was banować, kurde, że nam tracicie czas, kurde. Tak. Witam, mam żonę od 8 lat. No to już mi się podoba. Dwójkę synów. Problem jest taki, że ona zaczyna gadać, to mnie wkurwia. Tak mocno, że nie mogę jej słuchać. Co robić? Pomoc. To jest typowy problem faceta, który jest żonaty. Nie możesz, wiesz. Każdy facet na pewno by chciał zaraz, albo wyjdziesz. Ja ci to powiem z mojego własnego doświadczenia. Zobacz, 8 lat po ślubie, że jak gada, to go wkurwia. Za dużo pyskuje chyba mi się. No, gada za dużo, no. Tak, za dużo gada. I co wtedy? Co wtedy byś zrobił, jak żona za dużo gada? No co? To znaczy, że ma za duży łańcuch z kuchni. Powiem tak. Hardkorowo ci powiem, kurde. Słuchaj, zareje kutasa w gębie i nie będzie gadać. O kurde, to jest porada, kurde. Wow, to jest... Ej, a może... co? A co się będzie pierdolił? No to tak. Nie będzie gadał. A wiesz, 8 lat po ślubie to pewnie już nie chce ją dziubać. Nie? On woli tego kutasa gdzieś indziej wsadzić pewnie. No. Ja może w jakąś inną szparkę. To wyjdź, może tak, jak ona zaczyna jab, to momentalnie wychodzisz z domu, idziesz do innej laski i wsadzasz jej kutasa. No, za żonę. Ej, zajebista porada. Nie, mi się wydaje, że kurde przeszedłem sam siebie, kurde, na całość. Ostatnia porada, bo już normalnie masakra, chyba tutaj 3 dni, kurde. Ej, ostatnia, jak zwiększyć długość członka? Czy są na to jakieś preparaty? Ja słyszałem, że Hyperpump jest zajebisty. Trzeba go pomieszać. Hyperpump, Liporage, Hyperdrin. Nie, Hyper... co? Jak to było? Słuchaj, ja to pierdolę. Członk, jak masz mały członek, no to już lipa. Już może się powiesić. Cegły sobie powiesz. Ja mam... Robert... Słyszałem, kurde, że... Cegłę. Ej, Robert ci może cegłę przesłać. A, przyślemy ci cegłę. Zawiązę sobie i musisz to nosić. I z mostu musisz... Parę tygodni, nie? I z mostu musisz, kurde, skoczyć. No. Jak cię pociągnie na dół, to znaczy, że nie wytrzymałeś testu. Tak, a jak się urwie, no to szkoda. To razem z członkiem. Razem z członkiem. To ledwo co tam było, tak, i tak był niepotrzebny, to już, kurde. Ej, to zajebiście, kurde.
Bo Robert taką cegłę ma, on sobie właśnie tak robił na Litwie. To mogę ci tę cegłę, ojciec jego ci przywierze. Właśnie na Allegro teraz będziemy sprzedawać cegły do wydłużania członków. Ale pamiętajcie, że musisz mieć taką długą linę, lina musi mieć 30 metrów. Wchodzisz na most jakiś tam, nie wiem, w Warszawie, nie wiem jakie tam mosty macie, i rzucasz tą cegłę na dół. I czekasz, i zaraz ci się wydłuża. Normalnie taki kabal się robi. Tak. A jak wytrzymasz... A jak nie wytrzymasz, a jak ci urwie, no to... To taki już miał być, taki już los, nie? Już losu nie zmienisz. Dobra, co dalej? Dobra. Czekaj, ta laska, kurde. A czemu ona nam faceta pokazuje, kurde? Ale podoba mi się. Taka... Chyba fajna jest. A, ale te zdjęcie nie jest za dobre, bo dupy nie widać. No właśnie, takie małe zdjęcia, ale no w sumie jeszcze te małe zdjęcie... Trzeba wysłać całe, żeby wszystkich stron było widać. Nie? A nie jakaś tam lipa, kurde. Dobra, teraz wam podaję... Co powiesz teraz? Czekaj, no. Teraz chyba trzeba porady zrobić. Nie porady, tylko... Już porady mam. Trzeba pozdrowienia dać. O, pozdrowienie jeszcze. Kurde, czekaj. Czekaj, muszę ci powiększyć. Muszę ci powiększyć członka, czekaj. Pozdrowienia dla Bartka, pseudonim. Foka od sąsiada. Od samego sąsiada. Ten, co podjebał cię do ZUS-u. Do rządu, kurde. Ten, co cię podjebał, kurde, z taksami, nie wiem. O, my mamy pozdrowienia od ekipy... dla ekipy Radio Koksu od Edyty. Dzięki, Edyta. Dzięki, Edyta. Nie wysłałeś nam zdjęcia, więc... Tak, musisz wysłać nam zdjęcie, opublikujemy, zobaczymy. Znaczy nie musimy... Jak chcesz, to musi być nagłe, jak chcesz, to... Nie, jak laski do nas wysyłają prywatne zdjęcia, to muszą być tak. No. W ogóle nie wysyłajcie nam jakiejś tam twarzy, na przykład uśmiecha się ładnie. No, fajnie, nie? Podoba się, ale musimy wszystko hardkorowo zobaczyć, musimy sprawdzić. Dobra, ej Robert, wiesz ile przepierdoliśmy? Nie wiem, czy mi się taśma nie skończyła, kurde. Ej, gadałeś 44 minuty, masakra, kurde, masakra. Ale dużo informacji mamy. Bardzo. Dobra, starczy na dzisiaj, Michał, trzeba pompę robić. Peace, love, ecstasy. Żeby bicepsy mieli. Gdzie, na imprezę trzeba iść. Pompa, żeby było, Michał. Twardy już jest to. Dobra, spadamy, bo spadamy. Dostaję nara. Do usłyszenia. Za tydzień. Tak. Ej, ciekawe, czy się nagrało. Kurde. Część to jakby się nie nagrało.